I teraz tak, po ponad 10 latach bycia w Polsce, bycia jeszcze tam przez chwilę w Holandii, jesteśmy tu w Turcji. I mój mąż Turek mówi, że jakkolwiek można dużo rzeczy powiedzieć o Turcji, bo dużo rzeczy to jest, słuchajcie, na minus, naprawdę bardzo dużo rzeczy, to służba zdrowia jest okej. Z tego co wiem, w Polsce to raz jak dzwoniłam, to babka mnie chciała zapisać, słuchajcie, na za 5 miesięcy. No dla mnie to jest szaleństwo, bo do tego czasu chyba można umrzeć, nie? Na przykład w Polsce jest tak, że siedzicie na ten fotel, nie? Ona zanim tam popatrzy, gdzie ma te wszystkie przyrządy, podjedzie do was na tym taburecie, zacznie patrzeć, wiecie, a ta, ona po prostu tak, z takim uśmiechem, z takim... Nagrałam dopiero co odcinek właśnie o lekach, ile to kosztowało nas w Turcji, a więc nagram od razu drugi odcinek i wypuszczę pewnie pod rząd. Chciałabym dzisiaj powiedzieć wam o tureckiej publicznej służbie zdrowia, jak to wygląda z mojej perspektywy i perspektywy mojego męża, ile czekaliśmy na wizytę, jak wygląda cały ten system rezerwacji tej kolejki, oczekiwania na tą wizytę u lekarza, jak przebiegła nasza wizyta, jakie są nasze wrażenia i generalnie odwołam się do tego, co słyszałam o opiece zdrowotnej w Turcji. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną publiczną w Turcji, to ja słyszałam zawsze bardzo dobre opinie. Turcja, jakkolwiek możemy tutaj słyszeć bardzo dużo złych rzeczy, że wiecie, polityka i różne inne sprawy, no to jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to ona ma bardzo dobre opinie. Ma bardzo dobre opinie głównie wśród obcokrajowców, czyli osób, które na przykład przyjeżdżają do Turcji z zachodu i korzystają tutaj z tej służby zdrowia. Z tego względu, że wiadomo, jak wygląda służba zdrowia w Polsce, ja też mam doświadczenia z służbą zdrowia w Holandii, która jest tragiczna i mało śmieszna. Takie osoby, które przyjeżdżają tutaj do Turcji, to naprawdę mają spore porównanie. Spore porównanie również ma mój mąż, który, powiem wam, że mój mąż spędził 1/3 swojego życia w Europie, w Polsce. I ponad 1/3 tego życia on dorastał, jakby i żył w Polsce. Widział ten system opieki zdrowotnej w Polsce, zmierzał się z nim, widział jego trudności i teraz po powrocie do Turcji ma takie porównanie. Porównanie tego, jak jest w Turcji, naprawdę. Dlatego, że osoby, które żyją tutaj na co dzień, wiecie, nie mają takiego punktu odniesienia. Osoby, które zazwyczaj żyją w tym samym miejscu, to nigdy nie będą zadowolone ani z jakości usług, ani z tego, jak kraj wygląda. Wiecie, po prostu nie ma się punktu odniesienia. Natomiast osoby, które takie odniesienie i taki punkt odniesienia mają, to wiedzą, że w Turcji jest naprawdę całkiem nieźle, jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia. Przeprowadzając się do Turcji, macie różne opcje ubezpieczenia. Możecie wykupić sobie ubezpieczenie u prywatnego ubezpieczyciela i korzystać z jakichś prywatnych placówek, których w Turcji nie brakuje. My korzystamy z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. I zgodnie z tym, że mamy już to ubezpieczenie, to zdecydowaliśmy się z niego skorzystać. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak wygląda sam system rezerwacji, to on jest bardzo nowoczesny, dlatego że wszystko rejestrujecie przez internet. Macie swój profil, tak jak my mamy jakiś tam pacjent, wszystkie wizyty są widoczne w systemie, tak zapisujecie się do konkretnego lekarza. Co mnie bardzo zaskoczyło na plus, że mogliśmy od razu zapisać się do konkretnego lekarza. Tak jak w Polsce najpierw trzeba iść do tego lekarza ogólnego i później dopiero on przepisuje skierowanie do konkretnego lekarza, do konkretnej dziedziny, no to tu nie. Tutaj od razu jakoś mogliśmy zarezerwować z różnych dziedzin lekarzy i dostaliśmy konkretne terminy. Słuchajcie, rezerwacja odbywa się przez internet. Jeśli chodzi o kolejki i terminy, no to powiem wam, że te terminy są na pewno sporo krótsze niż w Polsce, dlatego że tu czekaliśmy jakieś 2 tygodnie na wizyty właśnie w placówce i były to różne specjalizacje, dlatego że byliśmy u dentysty i jakieś tam inne specjalizacje, tak jak mówiłam, między innymi mój
mąż ma problem z zatokami. Słuchajcie, bez problemu, nie wiem, to chyba tu też jakoś laryngolog, od razu zarezerwował sobie wizytę w systemie do laryngologa, jest po tej wizycie. Powiem Wam, że naprawdę było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że nie ma takich kolejek jak w Polsce, dlatego że ja raz na coś próbowałam się na służbę zdrowia umówić i słuchajcie, to był tak odległy termin, że prawie buchnęłam śmiechem. Oczywiście zrezygnowałam, no ale nie jest to na tyle śmieszne dla ludzi, bo w Polsce czeka się naprawdę miesiącami na jakąkolwiek wizytę, a czasami tych wizyt potrzeba kilka. Bardzo wygodna forma rezerwacji tych wizyt, bez problemu 2 tygodnie i mamy wszystkie wizyty, które chcieliśmy. Dostajemy potwierdzenie SMS, przed wizytą też wysyłają SMS-y, dzwonią w ogóle z takiego automatu i przypominają o tym, że trzeba się zgłosić. Naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o samą rezerwację. Tam oczywiście są limity, że podczas chyba jednego dnia można zarezerwować 2 wizyty i maksymalnie 3 wizyty można mieć zarezerwowane, więc jak odbyliśmy tam już jakąś wizytę, zwolniło się miejsce, więc zarezerwowaliśmy kolejną, ale słuchajcie, to też jakoś tak mega szybko idzie, że od razu mój mąż znalazł jakieś tam wolne terminy. W ogóle nie ma problemu, jeśli nie znajdziecie wolnego terminu, dlatego że zawsze możecie wybrać się do przychodni czy właśnie do szpitala i ustawić się w kolejce i oni Was przyjmą. Po prostu pierwszeństwo będą miały osoby z rezerwacji internetowej, ale jeśli Wy poczekacie, to na pewno też zostaniecie przyjęci. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, że te wizyty ustalane są chyba na 2 tygodnie do przodu, jeśli się nie mylę, dlatego że mój mąż ma mieć wizytę kontrolną za miesiąc i nie ma jeszcze dat za miesiąc, tylko powiedział chyba, że za 2 tygodnie, więc oni też nie publikują jakoś dużo tych terminów, dlatego że one są dostępne na bieżąco. Z tego co wiem, w Polsce to raz jak dzwoniłam, to babka mnie chciała zapisać, słuchajcie, na za 5 miesięcy. No dla mnie to jest szaleństwo, bo do tego czasu chyba można umrzeć, nie? Przyszedł dzień wizyty, wybraliśmy się do szpitala w Didim, dlatego że to była dla nas taka najbliższa placówka, właśnie, która oferowała też dużo wolnych terminów i specjalizacji. I słuchajcie, pojechaliśmy do tego szpitala, no i byliśmy ogólnie tak podekscytowani. Wiecie, ja pierwszy raz tutaj, po prostu taka styczność z tą opieką publiczną. No nie mam języka, nie wiem jakie to są obyczaje, nie wiem jak to wszystko wygląda. Mój mąż też nie był tutaj kupę lat u lekarza właśnie publicznego. Nie wie w ogóle jak tam się zachować, wejść do tego szpitala. Słuchajcie, wyszliśmy do szpitala. Generalnie no szpital jak szpital. Oczywiście są w Turcji szpitale takie bardziej nowoczesne, wyremontowane są. Są troszkę takie starsze, zupełnie tak jak w Polsce. Wyszliśmy do tego szpitala w Didim, na zewnątrz naprawdę super wygląda, wyremontowane. Wewnątrz, no szpital jak szpital, nic tam takiego specjalnego, ale słuchajcie, masa ludzi. Co mnie tak najbardziej zaskoczyło na początku, to że masa ludzi, słuchajcie, w tym szpitalu, w środku, na tych korytarzach i generalnie trochę nie wiadomo, gdzie iść. I słuchajcie, chodziliśmy trochę po tych korytarzach i szukaliśmy, gdzie przyjmuje jakiś lekarz. Tam dostajecie oczywiście SMS-y z godziną, jaki lekarz, właśnie jaki dokładnie pokój specjalizacji, tylko że bardzo ciężko jest nam, słuchajcie, się odnaleźć. No i tak pobiegaliśmy trochę po tych korytarzach. Tam oczywiście jest bardzo dużo osób, które pomagają, można dopytać. Generalnie my byliśmy zagubieni, ale wszystko w środku wyglądało na bardzo zorganizowane. Słuchajcie, bardzo spokojnie ludzie tam podchodzili do tego wszystkiego. Były kolejki, wiecie, każdy orientował się, co trzeba ze sobą zrobić. Jedynymi osobami, które nie wiedziały, co ze sobą zrobić, to byliśmy my. A w końcu właśnie podeszliśmy tam do pani, że szukamy wydziału właśnie stomatologicznego. I ona pokierowała nas, że musimy wyjść z budynku, dlatego że to jest taki obok budyneczek, taki malutki las stomatologii. Słuchajcie, wyszliśmy tam i do poczekalni i co po prostu mnie bardzo rozśmieszyło na samym początku, że tam na tej poczekalni, wiecie, poczekalnia jak poczekalnia, siedział na krześle kot. Słuchajcie, on sobie spał i każdy, kto siadał koło tego kota, no to tak starał się go nie obudzić. Oczywiście panowała tam cisza, wszyscy czekali na swoją kolejkę. Był jeden pan, który potwierdzał przybycie na wizytę i on właśnie po dokumencie tożsamości coś tam wklepował w internet, wklepał również nas. Tam oczywiście jakieś były problemy z moimi danymi, ale gdzieś zadzwonił, za chwilę wszystko się naprawiło. Wszystko było na czas. Posiedzieliśmy chwilę właśnie na tej poczekalni, co jest bardzo inne niż w Polsce, dlatego
tego, że u nas w Europie wprowadzone jest RODO, czyli ochrona danych osobowych, a tu w Turcji tej ochrony danych osobowych nie ma. Więc słuchajcie, na takim telewizorku tam wyświetlane były imiona i nazwiska osób, pacjentów, które powinny się zgłosić do konkretnego lekarza. Tak, no to powiem Wam, że czegoś takiego już bardzo dawno nie widziałam, dlatego że no, u nas już jakiś czas są te systemy numerkowe, tak, czy jakieś tam takiej identyfikacji gdzieś, gdzie nie ma właśnie człowiek styczności z imionami, nazwiskami innych osób, więc to było bardzo ciekawe. Słuchajcie, najpierw został wyświetlony mój mąż, no i wszedł tam do środka. No i mówię, dobra, no to ja będę po nim, dlatego że ta sama pani lekarz. No i on tam chwilę pobył i powiem Wam, że siedziałam tam na tej poczekalni i patrzyłam, że to idzie wszystko tak taśmowo. Bach, 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 bach. Wiecie, ludzie wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. Tam za tymi drzwiami przyjmowało naraz około 5 lekarzy stomatologii, więc to naprawdę szło, słuchajcie, tak co 10 minut, a nawet bach, bach. Ludzie wchodzili, wychodzili, wchodzili, wychodzili. Niektórzy wychodzili właśnie z jakimiś karteczkami, podchodzili do pana z recepcji, coś tam jeszcze ugadywali, pewnie jakąś wizytę albo coś. I wszyscy ci ludzie sprawiali wrażenie takiego, takiej satysfakcji, że oni wychodzili i właśnie ktoś tam czekał z rodziną, oni tu trzymają ten i że dobrze, że dobrze. Generalnie każdy wychodził, był zadowolony i tak to szybko szło, że ja normalnie byłam w szoku, słuchajcie, no nie wiem, ja takie ostatnie styczności z opieką w Polsce, no to miałam prywatną, wiecie, jakiś LuxMed, Medicover, ale to czasem tak powoli szło, bardzo często były opóźnienia. Naprawdę, tam czasem tyle człowiek się oczekał i jakby, nie wiem, mam teraz wrażenie właśnie po tym, co przeżyłam w Turcji, że w Polsce wszystko jest strasznie wolno. Słuchajcie, tak jak była ta kreskówka taka, że tam w tym urzędzie tak powoli wciskają klawisze na komputerze, no to naprawdę tu w Turcji, powiem Wam, tak zajwaniają z tą robotą. Ten chłopak na komputerze, to on tak tych ludzi, wiecie, bach, 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 ludzie przychodzą z tymi dowodami, on ich szybko rejestruje, bach, bach, ludzie wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. Słuchajcie. No i w końcu wychodzi, słuchajcie, mój mąż. No i słuchajcie, w końcu wychodzi mój mąż. Dostał oczywiście jakąś tam szarą karteczkę i mówi, że dobrze, że jest wszystko super, że lekarka jest młoda w naszym wieku, że bardzo miła, że wszystko mu wytłumaczyła i żebym się nie przeraziła, bo jest naprawdę czysto, ładnie i nowocześnie. Tylko, że jak się tam wejdzie, to jest powiew trochę takich indie, dlatego, że ci lekarze są oddzieleni takimi parawanami. Po prostu ja prawie buchnęłam śmiechem, tak mnie po prostu to rozśmieszyło, dlatego że on był też tak trochę rozbawiony, wiecie, podekscytowany, jak to wszystko wygląda. I chwilę poczekałam i rzeczywiście tam wyświetliło się moje imię, nazwisko, zajęłam po prostu pół tablicy, dlatego że ja mam straszne długie imię, nazwisko, też mam podwójne. Mąż ze mną wszedł, rzeczywiście lekarka, słuchajcie, bardzo nowoczesna, taka w moim wieku, bardzo nowoczesna, wcześniej ubrana, jakiś taki po prostu w taką miniówkę, tak fajnie uczesana, jak jakaś nastolatka, a bardzo uprzejma. I teraz tak, jak ja tam weszłam, to był taki ogromny hall. I rzeczywiście na tym holu było dużo lekarzy. Nasza lekarka znajdowała się na samym końcu i ona rzeczywiście miała taki wydzielony jakby gabinecik. Natomiast reszta tych lekarzy była oddzielona takimi parawanami. I słuchajcie, tak mnie to rozśmieszyło. Znaczy wiecie, to nic takiego śmiesznego, tylko może kwestia takiego, wiecie, stresu, bo ja też pierwszy raz nie wiem, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, usiadłam, jeśli chodzi o sam sprzęt, no to wszystko było nowiutkie. Jeśli chodzi właśnie o fotel, pani miała komputer, jeśli chodzi właśnie o wszystkie te przyrządy medyczne, to też to nóweczki, wszystko z folijek, wiecie, jakby wszystko było maksymalnie higieniczne i kwestia tego, że to jest po prostu publiczny szpital i akurat ten szpital w Didim tak wygląda. Wydaje mi się, że w większej aglomeracji, nie wiem, pewnie w jakichś większych miastach, te szpitale są też nowoczesne, naprawdę. Tutaj jeśli chodzi o turystykę medyczną w Turcji, no to sami wiecie,
wiecie, jaki to jest poziom. I tu ludzie przyjeżdżają, bo tu są naprawdę świetni lekarze, specjaliści, dobre ceny. Jeśli chodzi właśnie o uprzejmość ludzi, naprawdę przemili. Ta pani lekarz, ta pani doktorka, też naprawdę bardzo, bardzo miła. Tam mąż wytłumaczył, że właśnie ja słabo mówię. No, szybko przyjeżdżała, coś tam usunęła, trochę kamienia, dała radę. Wiecie, bardzo fajna, naprawdę taka uprzejma. I właśnie chyba ta uprzejmość tak robi na nas największe wrażenie, dlatego że w Polsce jest mało uprzejmie. Ja wiem, jak pójdziecie do LuxMeda czy do jakiegoś tam prywatnego prywaciarza, no to muszą was uprzejmie przyjąć, aczkolwiek w Polsce to, wiecie, jest problem. My po prostu Polacy tacy jesteśmy. Ja też nie wiem, czy jestem za bardzo uprzejma, więc rozumiem, po prostu to jest mój kraj. Natomiast Turcy są niesamowicie uprzejmi. Bardzo fajnie to wszystko przebiegło. I tak jak wam mówię, to wszystko działo się tak szybko, że na przykład w Polsce jest tak, że siądziecie na ten fotel, nie? Ona zanim tam popatrzy, gdzie ma te wszystkie przyrządy, podjedzie do was na tym taburecie, zacznie patrzeć, wiecie, a ta, ona po prostu tak, z takim uśmiechem, z taką lekkością, tu, a troszkę usunę kamienia, to jest dobrze, państwo to zróbcie, gargarę, to. I zrobione. Poklepała na komputerze, dała zalecenia, mówi, kiedy się zgłosi coś i zrobione, nie? I ja po prostu byłam w takim szoku, bo to było, wiecie, tak szybko, tak efektywnie, z uśmiechem na twarzy. Powiem wam, szok, a w Polsce i później w Polsce na komputerze to tak, ja zawsze czekam na receptę albo na zalecenie jak na wyrok, nie? Bo tak jakby, wiecie, a tu pani z taką lekkością, naprawdę. Jeśli chodzi o innych lekarzy, tam było dużo lekarzy, no to naprawdę oni wszyscy tak obrabiali tych ludzi, bach, 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 bach. Ja byłam w szoku. Ja właśnie to jeszcze mężowi powiedziałam w domu, że wiesz, mało tego, że oni tak jakby szybko obrabiali tych ludzi, ale ci ludzie wychodzili tacy załatwieni, że oni po prostu weszli, załatwili swoją robotę i są usatysfakcjonowani. No i mąż mu się śmiał, że wiesz, ludzie tu przychodzą rwać tylko zęby, to oni tam szczypcami, bach, bach, i każdy zadowolony. Jakby nie było, no to my zębów nie rwaliśmy, ale też było pozytywnie. Słuchajcie, później poszliśmy do lekarza, później poszliśmy do tego laryngologa i to było już w tym głównym szpitalu, więc znów musieliśmy się zmierzyć z tym, żeby wejść do tego szpitala i tam po prostu jest bardzo dużo, wiecie, tych pokoi, tych specjalizacji. Udało nam się znaleźć dość łatwo i była kolejeczka przed drzwiami i tutaj też, słuchajcie, był taki telewizorek, natomiast na tym telewizorku już było widoczne imię i nazwisko, ale później takie gwiazdki. Wiecie, dwie pierwsze literki i później sześć gwiazdek. I ludzie czekali w tej kolejce, ale też powiem wam, tak cierpliwie, tak wszystko spokojnie. Naprawdę obserwowałam tych ludzi, pomimo tego, że było tam masę ludzi, wiecie, taki tłok. To tak jakoś wszystko, nie wiem, szło zorganizowane. Ja nie widziałam w tych ludziach frustracji, niczego, wiecie, bak, bak, bak. I właśnie mąż mówi, że tak jak stał w tej kolejce, tam chwilę staliśmy w tej kolejce, tam z 5 minut, to zwraca uwagę na to, że było... Zwrócił uwagę na to, że pierwszeństwo miały osoby starsze, osoby takie widocznie potrzebujące i oczywiście matki z dziećmi. No to też wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze i uczciwie. I jakkolwiek macie te terminy, te daty zarezerwowane przez internet, no to oczywiście tam czekacie na swoją kolejkę. A oczywiście jak się spóźnicie, to oni was i tak przyjmą, dlatego że właśnie mój mąż tam pytał tego pana z recepcji, w stomatologii, że mamy za chwilę drugą wizytę. On mówi, dobra, nie bójcie się, to tutaj zrobicie, powiecie, że była kolejka i oni wam tam przyjmą, nic wam nie przepadnie. Rzeczywiście bardzo ten system kolejki taki był, powiem wam, płynny i taki zorganizowany. Wszystkie wizyty naprawdę na czas. Oni tak szybko tych ludzi obrabiają i mój mąż wszedł do tego laryngologa i był tam naprawdę chwilę. No i wyszedł, oczywiście miał recepty, wszystko opisane, mówił, że mu sprawdzili gardło, sprawdzili nos, tam różne takie rzeczy. No
No i wyszliśmy od tego lekarza i on mówi, że no ma tą receptę i mówi, że strasznie szybko, bo on chciał opowiedzieć trochę o sobie. Mówię, wiesz co, no nie możesz tak też dużo aż opowiadać, żeby to trwała wizyta godzinę, dlatego że nawet jak prywatnie pójdziesz, to ty nie dostaniesz lepszej porady, dostaniesz tą samą poradę, a oni, słuchaj, sprawdzili ci gardło, sprawdzili tam nos i różne takie sprawy. Zrobili wywiad i dali ci leki, co oni ci więcej powiedzą? Ty dopiero musisz wybrać te leki i przyjść na wizytę kontrolną, tak? Ale no niestety tak jest, że ja też byłam na jakichś prywatnych wizytach, to słuchajcie, to nie jest tak, że ten lekarz, jak wy mu zapłacicie na prywatnej wizycie, że on się nad wami będzie rozczulał, że on z wami będzie rozmawiał godzinami o waszych schorzeniach i chorobie. On nie ma na to czasu, to jest raz, a dwa, jego to w ogóle nie interesuje. Jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie z tej opieki publicznej, zdrowotnej Turcji, to jesteśmy bardzo zaskoczeni na plus, dlatego że dostępność do tej opieki zdrowotnej jest naprawdę fajna. Nie ma miesiącami oczekiwań na jakieś wizyty, na jakaś kolejka. Nic z tych rzeczy. I tak jak mówię, my tutaj będziemy mieć wizyty, mamy różnych specjalistów i naprawdę działa to szybko. Jeśli chodzi o takie moje wrażenie, to wydaje mi się, że oni po prostu, powiem wam, robią to szybko. Oni po prostu chcą obrobić tych ludzi. Tutaj zależy im na tym, żeby ci ludzie dostali pomoc, skoro jej oczekują. I te wizyty w kalendarzu są tak ustawiane chyba co 10 albo co 15 minut. I rzeczywiście naprawdę idzie to szybko. Wiecie, tam nie ma tak, że lekarz powoli wysiadacie na krzesełku, lekarz dopiero idzie albo podjeżdża taburetem, patrzy na was, później godzinę, wiecie, myśli, wpisuje wolno. Nie, tutaj powiem wam, ci ludzie są tacy szybcy, ale tacy konkretni, nie? Że oni po prostu chcą to wszystko zrobić. Siadają, wypisują leki, tu, proszę, dobrze, kolejny. Wiecie, po prostu jest tak szybko, a u nas w Polsce to nie wiem, tak jest, nie wiem, no właśnie nie wiem, ale... Ale żeby nie było, że jestem jakaś taka nieobiektywna, to powiem wam, że mój mąż jest naprawdę pod wrażeniem. Wyobraźcie sobie, że on spędził ponad 10 lat w Polsce i jako dziecko, może nastolatek, korzystał z tej służby zdrowia w Turcji, ale tego trochę już tak nie pamięta. I powiem wam, że zmierzył się z różnymi sytuacjami w Polsce, ale to była opieka prywatna. No to wiadomo, że trochę lepsza i wiadomo, i tak czekaliśmy długo, słuchajcie, na wizyty. Nieraz potrzebowaliśmy jakąś wizytę i czekaliśmy, słuchajcie, ohoho. Ja korzystałam z prywatnej opieki, więc mówię o prywatnej, więc w prywatnej opiece medycznej nie ma, słuchajcie, łatwiej. Potrzebowaliśmy właśnie wizyty jakichś specjalistów, czeka się też i 2 i 3 miesiące. Ja miałam jakieś tam poważniejsze sprawy właśnie z dziąsłami, no to długo czekałam, długo, chyba dwa miesiące czekałam na jakiś taki konkretniejszy zabieg, który bardzo dużo kosztował. Ja bardzo dużo płaciłam za różne wizyty i zabiegi w LuxMedzie, więc to nie jest też tak, że to było za darmo, a na przykład to były zabiegi, które były takie w celu ochrony zdrowia. No więc to też jest takie, niby macie prywatną opiekę. Płaciłam, słuchajcie, składkę zdrowotną, opłacałam tam LuxMeda przez firmę, a i tak za każde tam jajce musiałam sobie zapłacić. Wracając do mojego męża, mój mąż jest naprawdę pozytywnie zaskoczony i szybkością tego, jak te wizyty zarezerwował, i przebiegiem tych wizyt, i serwisem, i tym, jak to wszystko jest zorganizowane. Mało tego, wiecie, my byliśmy w Holandii i niestety musieliśmy skorzystać z publicznej służby zdrowia. Słuchajcie, byliśmy w szpitalu publicznym w Hadze, czekaliśmy 10-12 godzin na obsługę. W tym szpitalu to naprawdę, to była komedia. Nie dość, że nikogo tam prawie nie było. Było tam 3 klientów, 3 pacjentów. Chłopak z recepcji, jakiś taki koleś normalnie w rurkach, próbował rozkminić właśnie, jak nam pomóc, a tutaj potrzebowaliśmy i lekarza, specjalistę, i potrzebowaliśmy rentgena i naprawdę różnych rzeczy. I nikogo w tym szpitalu nie było. Mało tego, na koniec wystawiono nam rachunek chyba za 300 euro, a dowiedzieliśmy się po 12 godzinach,
totalnie nic. Niczego się nie dowiedzieliśmy po 12 godzinach czekania na SOR-ze. To jest Holandia. Przed emigracją do Holandii ja w ogóle się naczytałam, że to jest paracetamol healthcare. I powiem Wam, że strasznie mnie to śmieszyło, że tam rzeczywiście lekarze rozwiązują wszystkie problemy zdrowotne paracetamolem. I z tego są różne memy i w ogóle, ale powiem Wam, że to w ogóle nie było śmieszne, jak ja do tej Holandii pojechałam i rzeczywiście potrzebowaliśmy opieki zdrowotnej. Mało tego, ja pracowałam dla dużej korporacji, zarabiałam naprawdę sporo i dostałam ofertę prywatnego ubezpieczenia. Oczywiście w Holandii nie ma publicznej służby zdrowia i Wy musicie zapłacić sobie za ubezpieczenie zdrowotne. Ja wykupiłam ten pakiet i czekałam 2 miesiące, żeby uruchomili mi opiekę zdrowotną. Słuchajcie, ja przez te 2 miesiące modliłam się, żebym nie złamała nogi, jak szłam do roboty. Normalnie. Żadnej opieki zdrowotnej, niczego nie macie. 2 miesiące bez niczego. Ja byłam na swoim ubezpieczeniu takim turystycznym, które wykupiłam sobie właśnie przez Allianz w Polsce i tak załatwiałam różne sprawy, ale słuchajcie, po 2 miesiącach ja tak czekałam, dlatego że mój mąż potrzebował dalszej procedury medycznej. Potrzebowaliśmy lekarzy i okazało się, że oni dla mojego męża nie uruchomią, nawet jak zapłacę, żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego że on jest w procesie otrzymywania karty pobytu. I teraz tak, powiem Wam, że mój mąż ma stały pobyt w Polsce i to nawet w żaden sposób nie wpływa na to, żeby on mógł w Europie przebywać sobie w Holandii i dostać ubezpieczenie zdrowotne, za które ja zapłacę. Oczywiście to był jeden z powodów, dla których w trybie natychmiastowym opuściliśmy Holandię, dlatego że nie mogliśmy kontynuować leczenia. Został odmówiony nam dostęp do służby zdrowia prywatnej, za którą i tak trzeba płacić. Więc no, ja bardzo dziękuję za coś takiego. To było dość, powiem Wam, dramatyczne dla nas i wtedy wróciliśmy do Polski w trybie natychmiastowym i ja jeszcze korzystałam z LuxMedu i wtedy oczywiście zarezerwowałam wizyty nawet bez problemu, poszliśmy do wszystkich specjalistów, natomiast nie ukrywam, że był problem, żeby zarezerwować na przykład wizytę do fizjoterapeuty chyba. Wydaje mi się, że to po prostu było nieosiągalne i jakoś później się poddaliśmy przez ten LuxMed. I teraz powiem Wam tak, jeśli chodzi o służbę zdrowotną w Polsce, ona nie jest może dobra, ale wciąż jest mega dobra w porównaniu z tym, co jest w Holandii. W Holandii nawet jakbyście mieli zdechnąć na ulicy, to zdechniecie. Dlatego, że jedyne, co Wam podadzą, to paracetamol. Naprawdę, powiem Wam, groteskowa była sytuacja w Hadze. Tam nie ma lekarzy. Oni powiedzieli nam, że jak chcemy tego specjalistę, to w ogóle go nie ma w całym szpitalu i my dopiero w połowie tygodnia możemy przyjść i zgłosić się do tego specjalisty, że on może za 300 euro udzieli nam jakiejś rady. Rozumiecie? Po prostu nic totalnie nie pomogli, nic nie wiedzieli. Banda idiotów, za przeproszeniem. I to jest, słuchajcie, szpital w Hadze. Dramat. Nie życzę temu nikomu. I teraz tak, po ponad 10 latach bycia w Polsce, bycia jeszcze tam przez chwilę w Holandii, jesteśmy tu w Turcji. I mój mąż Turek mówi, że jakkolwiek można dużo rzeczy powiedzieć o Turcji, bo dużo rzeczy to jest, słuchajcie, na minus. Naprawdę, bardzo dużo rzeczy. To służba zdrowia jest okej. Naprawdę, jest przyzwoita. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby jakoś to wywyższać, ale jeśli porównamy to, co mamy w Polsce, to, co mamy w Holandii, no to wyobraźcie sobie, ile jest ludzi w Turcji. I oni sobie radzą z tym, żeby ludzi przyjąć, żeby im tą pomoc udzielić. No to jest to godne, słuchajcie, podziwu. Mam tu duży szacunek do tego, że tak to wygląda. Oczywiście, wiecie, no ludzie narzekają, no bo to jest trochę już takie hobby narodowe każdego zresztą kraju, każdej nacji, żeby narzekać, ale trzeba przyznać, że to działa. I mój mąż mówi, że jednak po tym wszystkim, co przeszedł w życiu i różne miał sytuacje, to naprawdę jest szczerze pod wrażeniem tureckiej służby zdrowia. Na plus.
Wiem, że pojawia się bardzo dużo pytań o tą służbę zdrowia, jak to wygląda. Słuchajcie, nie mam bardzo dużo informacji. Może poszukam coś, ile kosztują prywatne pakiety, ile kosztuje taka publiczna opieka. Bo to w Polsce też, na przykład mój mąż na początku, on sobie płacił sam ZUS i miał tą publiczną opiekę. To Wam mogę podać. Oczywiście wiecie, no zależy od schorzeń, od chorób. Pewnie tak jak w Polsce nie wszystko jest refundowane. No pewnie też zależy, w jakim mieście mieszkacie, ile czekacie na jakąś wizytę, ale generalnie jest tak, że jak w Turcji zachorujecie albo potrzebujecie coś szybko, no to pojedziecie do szpitala i to załatwicie. Ja się jeszcze rozgadam, ale powiem Wam, że ja tu w Turcji korzystałam z prywatnej opieki medycznej jakby i potrzebowałam wybrać zastrzyki w szpitalu albo w jakiejś przychodni. Słuchajcie, ja po prostu chodziłam do tej przychodni, do tego szpitala i tam wchodziłam do pielęgniarek i za 20 lir one robiły mi zastrzyki. Wiecie, bez problemu, szybko, bach i po prostu miałam wypisane te zastrzyki od lekarza i to przyjmowałam. Słuchajcie, takie moje doświadczenia z służbą zdrowia. Oczywiście to się jeszcze nie skończyło. Będę jeszcze korzystać, dam Wam jeszcze jakieś aktualizacje, właśnie na przykład czy udało się z tymi zatokami, czy Turcy doszli do tego, co powoduje właśnie te problemy z zatokami, jak sobie radzą z leczeniem chorób, ale pierwsze wrażenia naprawdę okej.